Panie Darku, przytulcie się bardziej. Przytulcie się bardziej. Czy to ulga dla pani? Ulga? Tak. I radość. Nie wiem, przez, ale jakoś intencja mnie w ogóle nie mieliła się. No, jakoś się pozytywnie myślałam. Gdyby nie. Gdyby nie pan adwokat Matuszyk, gdyby nie pan tutaj prezes Stowarzyszenia Przeciwko Dyskryminacji Polskich Rodzin, to jednakże, no i poza tym, którym chcieliśmy podziękować, poza tym wszystkim świadkom tutaj, którzy chcieli zeznać, jednakże tak jak Ube Kiszop, pan Bremer z Katowicy, no, pan Marek Kozenka z Gliwic, jeszcze siostrze, że tak powiem, pan Natana Eli z Katowic, no, no, że tak powiem, no to jest, jednakże duży zaszczyt zawdzięczony. Myślę, że teraz dzieci już do was wrócą, już nie będzie żadnych przeszkód? 100%. Słyszałam od pani adwokat, że dzieci zostaną w Polsce, no to ulga minęła. No. Wiedziałam, że spotkania będą i w ogóle no, ten starszy syn, no, że będzie tak, tak dawniej był. Dzieci wyciągnęliśmy z paszczy lwa. Tak, no. A jest szansa, że wrócą do domu, do państwa, nie będą Tak, do tego będziemy tak się dążyć. No i to już takie drobniejsze rzeczy, są najważniejsze, że są w Polsce, czy babcia, czy wy, to już tam praktycznie to już nie jest istotne, to rodzina. Nikt nie będzie, nie zakaże im po polsku mówić, nikt nie zapomną swoich rodziców, wy nie będziecie płakać. A myślę 95%, że będą też z wami, bo jasny jednak, wyrok był sędzina. Jednak, chciałbym wspomnieć, iż nie wiem, tutaj pana prezesa spotkał taki nieprzyjemny lata już wstecz, pewny incydent, wiadomo już chyba mediom. 9 lat. No 9 lat temu no, stracił obie córki, no przebywałem dotychczas w Austrii, jednakże jeśli byłaby taka okoliczność, nie wiem, kto wie, cały czas. I przy tym mam nadzieję, iż tutaj pan prezes poprzez media, może mam nadzieję, iż media w tym, że pomogą tutaj, nawet jak nie był skalny, to może w jakiejkolwiek utrzymanie kontaktu na pewno, z tymi obiema córkami. Panu Pomorskiemu się uda no, spotkać swoje córki. 10 rok już, nie wiem. Można powiedzieć, życzę wszystkim rodzicom, żeby tak samo przed sądem, żeby tak samo udało im się, tak jak nam. Żeby prawo się było prawem, prawo, nie? I służyło ludziom, a nie było jakąś hybrydą, abstrakcją, która niszczy ludzi, niszczy rodziny. Poza tym, jeśli można, szanowni państwo, to jest kwestia nie tylko tej rodziny, to nie jest kwestia, z całym szacunkiem panie prezesie, tylko pana, to jest kwestia pewnego zjawiska, pewnego problemu, które państwo niemieckie ma, a które się nazywa nie inaczej tylko Jugendamt, i to jest kwestia nie przeszłości tego tworu, ale to jest kwestia teraźniejszości, to jest kwestia ponad 200 wniosków, które leżą w komisji petycji w Parlamencie Europejskim, szanowni państwo. To jest problem nie niemiecko-polski, żeby ktoś tutaj nie myślał, że to jest jakoś tam w tą stronę ukierunkowane. To jest problem na dzień dzisiejszy przede wszystkim francusko-niemiecki. To jest problem włosko-niemiecki i oczywiście polsko-niemiecki. Natomiast państwo polskie, z czego jestem dzisiaj po prostu szczęśliwy, stanęło na wysokości zadania i obroniło Polaków przed naprawdę nikczemną organizacją. Pozwolę sobie na takie stwierdzenie i na pewno proszę być pewnym, że Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość, a zwłaszcza prezes Prawa i Sprawiedliwości osobiście tym problemem się zajmował, zajmuje i będziemy się zajmowali. Dziękuję uprzejmie. Ja myślę, że to jest problem reszta świata, Niemcy, bo takiego tworu nie ma w innych krajach. To jest mecz Niemcy kontra reszta świata, który musimy wygrać. I Austria, w Austrii też, no, czyli niemieckojęzyczne kraje, tam jest Jugendamt. Czegoś takiego nie ma w innych żadnych krajach. Panie prezesie, wielokrotnie pan się zwracał za pośrednictwem polskiego parlamentu, komisji senackich, komisji sejmowych.
Petycji Parlamentu. Jak pan ocenia właśnie realizację zobowiązań, które tam zapadały? Między innymi również wiem o tym, bo wspólnie żeśmy takie wnioski składali, jak zachowanie parlamentarzystów poprzedniej kadencji wpłynęło na dzisiejsze rozwiązanie tego problemu. Poprzednia kadencja naszego parlamentu 2007 do 2011 dużo było interpelacji ze strony, właściwie jedynie ze strony posłów Prawa i Sprawiedliwości. Senator Kaleta przecież. Też i między innymi świętej pamięci Krzysztof Gawryszczak, prezes Ojcowie PL, mój dobry przyjaciel, niestety zmarł, ale organizacja prężna jest. No, była masa pracy, ale wsparcia poza tym, że tam były interpelacje, nie było rządu. Rząd nie wspierał. Proszę jeszcze powiedzieć, mili państwo, jak zamierzacie w tej chwili zorganizować sobie życie, a zwłaszcza tym dzieciom, które tak naprawdę zawsze były Polakami, a przez nikczemność właśnie różnych ustaw niemieckich miały zostać Niemcami. Są Polakami. Chcieli zrobić Dokładnie, chciały Niemcy po prostu ich wynarodowić, tak, te służby, tak? Tak, panie Darku. Także tak, że tutaj będziemy w tym przypadku, no może inaczej powiem, no nareszcie będziemy mogli funkcjonować tutaj normalnie, tak? Podjąć się autentycznie, że tak powiem, normalnie, że tak powiem, prosperować, jeśli chodzi o pracę tutaj, tak? I w ogóle póki co dotychczas nie było takiej możliwości. Nie ciągła walka. Jednakże dzieci tutaj, było, tak, o czym był, tutaj mówi, wspomnę teraz ten pan dzieci, pan czy nie, zostaną w Polsce dwóch, takie na pół na pół. No wobec tych tak, warunków będziemy chcieli, zobowiązuje nas do spełnienia takich warunków, jakie należałoby je spełnić, jakie były poprzednio, tak i teraz, nie? Jednakże ten okres, który, że tak powiem, taki naciągnięty, który teraz przeciągnął się, no niestety, jednakże trzeba było to przetrzymać, nie? I przeczekać. Dziękuję. No tym bardziej, że ta sprawa zaszła jak zaszła dotychczas, no niestety. No. Dziękuję bardzo. Pomorski, prezes Polskiego Stowarzyszenia Rodzice Przeciw Dyskryminacji Dzieci w Niemczech, www.dyskryminacja.de. Jestem nauczycielem niemieckiego z zawodu, magister germanistyki. Dziękuję.